The broadcast is now starting. All attendees are in Witam listen-only mode. serdecznie. Albert Longterm Rokicki w kolejnym live z cyklu Trzy typy na trzy miesiące. Jak ten czas leci, ostatnie nagranie było pod koniec kwietnia, 28 kwietnia. Z przyczyn osobistych musiałem przyspieszyć o tydzień, czyli nie ma pełnych tych trzech miesięcy. Ale może i dobrze, tak? Pewne odświeżenie tematów nastąpi i możemy rozpocząć kolejną serię. Proszę tradycyjnie o potwierdzenie, czy słychać i czy widać WIG na TradingView. Dzięki Andrzeju. Cześć Michał. Dziękuję za potwierdzenie. Sesja pytań po zasadniczej części prezentacji. I też bardzo proszę, uczulam subskrybentów do niezadawania pytań w ten sposób, żeby nie sugerować, jakie spółki są w portfelu obecnie, długoterminowym i agresywnym, bo weszły, jak wiecie, dwie nowe. Także pytania tak, ale żeby po prostu nie poruszać treści w płatnym newsletterze, ponieważ to spotkanie jest tylko dla subskrybentów teraz, ale za tydzień będzie upublicznione. Czyli subskrybenci mają po prostu tydzień pierwszeństwa, mogą się zapoznać z tym materiałem jako pierwsi, a za tydzień w czwartek opublikuję to na kanale YouTube, na Facebooku, na Twitterze. Także proszę o dyskrecję po prostu. Dziękuję bardzo. To teraz przejdźmy do prezentacji. Proszę bardzo, jak się kształtowały wyniki za poprzedni okres. Ale zanim to zrobię, to tutaj disclaimer, jak zawsze muszę to powiedzieć, że treści przedstawione w powyższym biuletynie są prywatnymi opiniami autora, czyli moimi. Nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z dnia października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Dziennik ustaw 2005 roku numer 206, pozycja 1715. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści. I tutaj ode mnie jeszcze zawsze podkreślam, inwestowanie na giełdzie bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia grozi utratą nawet całości kapitału. I o tym trzeba pamiętać. Czyli nie całym kapitałem. Stosujemy też rozłożenie kapitału na kilka podmiotów, przynajmniej dywersyfikacja jakaś ograniczona jest wskazana. No i mamy plan wyjścia, przede wszystkim obrona, czyli defensywa, czyli poziomy stop loss albo ustawione już na platformie, w panelu domu maklerskiego, albo mieć mentalne po prostu i stosować mentalne, czyli na przykład jeżeli zjedzie poniżej jakiegoś poziomu, no to sprzedaje, co by się nie działo, nawet jakby Albert też miał w portfelu, dajmy na to, albo kupił w tym momencie. To jest nieważne. To właśnie jest ta twarda dyscyplina taktyczna, albo na przykład procentowo też, no ja tak stosuję, że jak strata, dajmy na to, wchodzi powyżej 10% na pozycji danej, no to wychodzę, już nie ryzykuję więcej, nie chcę stracić po prostu. I to jest risk reward, które trzeba zakładać zawsze. Czyli liczymy, że zarobimy 30% na pozycji, powiedzmy przez 3 miesiące, ale nie pozwalamy sobie na większą stratę na pozycję niż 10, tak? Tak można założyć na przykład. Bardzo prosta strategia. Gdyby się każdy jej trzymał, mniej byłoby frustratów giełdowych, mniej byłoby niezadowolonych hejterów, a więcej by było skutecznych inwestorów. Cała filozofia, czyli przede wszystkim defensywa, założenie takiego planu i nie łudzenie się właśnie, że się odbije. Nawet jak się odbije, ja to też ciągle przeżywam, tak, w mojej karierze. Sprzedam i akurat pięknie odbija się, 17% rośnie jakaś spółka. To nic. Ale jak się naciejesz, jak się natniesz na upadek totalny firmy, przecież mieliśmy takie tego przykłady, prawda, że uwalone zostały podmioty o 90%, zdejmowane z giełdy potem.
No to zrozumiesz, po co to jest, prawda? Wyniki poprzednich typów z 28 kwietnia. Ciężka sytuacja giełdowa była, nawet się zastanawiałem, czy by shortów dalej nie kontynuować, ale jednak wtedy mówiłem, że nie odważyłbym się short, prawda? I już faktycznie tam już w maju było niżej, ale rynek nie miał ochoty w dół. Już miał ochotę klepać dołek, to nie było takie oczywiste i nie jest do dzisiaj, ale widać ewidentnie, że już short nie zarabia, że to nie jest takie łatwe i przyjemne, prawda, grać short, więc bardziej bym się skłaniał do grania długich pozycji na akcjach. Ja jestem wyspecjalizowany w akcjach, tutaj jakąś przewagę swoją upatruję. No i w tym ciężkim klimacie giełdowym no dało się zarobić tutaj PGE 4,6, nawet przez moment było tam koło 10%, Tauchon 1,8, no i Kent 2,9%, ale z gwiazdką dzięki dywidendzie. Oni wypłacili dywidendę 9% od kursu, nawet tego dzisiejszego jakby liczyć, więc tutaj na tej pozycji 2,9 kurs z tą dywidendą, bardzo wysoką. To mnie uratowało tutaj, że ten wynik jest na plusie 3,11. Także uważam za umiarkowany sukces, defensywa. No przy spadającym rynku na pewno pobiłem rynek. Nie jest to jakiś tam też powód do dumy, ale pokazuje, że ta defensywa w tym roku daje radę. Tak? Przypomnę, że poprzednia seria to były shorty na PKN, na Lotos i chyba na KGHM. Plus też potem uzupełniłem, pamiętacie, w kolejnym nagraniu, tam dosłownie chyba kilka dni później pomyślałem, że no może jestem zbytnim czarnowidzem i zaproponowałem też na wzrost JSW piękny zarobek ponad 100%, ale generalnie te pierwsze słowo do dziennika, czyli to były shorty, które i tak ładnie zarobiły 12%, więc tutaj nie ma co narzekać. Czyli te podejście konserwatywno-defensywne, one tutaj może nie daje spektakularnych stóp zwrotu i nie bije inflacji niestety, chociaż jakby tak policzyć no, połowę tego roku, no to tak praktycznie no, to można się pokusić, że no, prawie tam gdzieś ociera się o przynajmniej rekompensatę inflacji. Gdzieś tam te 7% pewnie gdzieś się ocieramy za półrocze. No spójrzmy, co teraz się dzieje na rynku w takim razie, żeby nie przedłużać. To jest WIG. Tu narysowałem takie dwa poziomy krytyczne, poziomy wsparć. To można powiedzieć betonowe są wsparcie. Jakby one poszły, to już naprawdę jakaś beznadzieja by zapanowała chyba nad rynkiem. To już kolejny to by był dołek ten covidowy. No tego nie życzę tutaj inwestorom polskim. Uważam, że jest bardzo duża szansa na to, żeby utrzymać piątkę Elliottowską, tak, żeby tutaj nie zjechać poniżej tego dołka, czyli mamy 1, 2, 3, bardzo męska czwórka, no to jest bardzo męska korekta i jeszcze piątka kończąca, tak, gdyby była. Powyżej tych szczytów historycznych i nawet bym tutaj upatrywał takiej euforycznej, kiedy świat wraca do rozwoju pod wpływem dobrych wyników już za drugie półrocze przyszłego roku. Jestem sobie w stanie wyobrazić, ja jestem optymistą, jestem w stanie wyobrazić sobie rozejm na Ukrainie, jakieś zawieszenie broni, więc taki powiew optymizmu przewiduję w przyszłym roku i to może wyciągnąć bardzo ładnie naszą giełdę. Tak mi się wydaje. No po tym gorszym okresie należy się nam fala kolejna, bardzo fajna, jak ta chociażby, albo i lepsza nawet. Także gram pod to, nie ukrywam, już tutaj zaczynam rozglądać się za walorami bardziej ofensywnie, nie myślę o short absolutnie już, myślę o pozycji długich już na akcjach. Przynajmniej rozpoczęcie tej akumulacji tutaj planuję. Ewentualnie w przypadku negatywnego scenariusza, no zjedziemy tutaj, tak, do poziomu z końca października. Pamiętne zamknięcie cmentarzy przez rząd Morawieckiego tutaj tą panikę dopełniło. No i mieliśmy piękną pompę. Ale nawet jak zjedziemy, no to też nic straconego w sumie, no bo przypomnę, że ta seria obecna, ona też nie była w jakimś super momencie. No ona się zaczęła tutaj, na tej świecy praktycznie, tak? Czyli mieliśmy spadkowy rynek, a pomimo wszystko się te 3% udało ponad zarobić.
Czyli tutaj jestem umiarkowanym optymistą, jeszcze bez jakiejś pewności, że tutaj odbijemy, no ale są duże podstawy. No jeden raz się udało odbić, drugi, trzeci tydzień, czwarty, piąty, szósty, tak na dobrą sprawę, sześć odbić od tego wsparcia, więc można mieć nadzieję na to, że pójdziemy w górę i możemy pójść bardzo ostro w górę, bo rynek jest wyprzedany. Na MACD nawet takie zwykłe, jak patrzymy, no to naprawdę jest bardzo nisko, no praktycznie tak jak podczas COVID-a. Podczas tej paniki i dyskusyjnie niżej niż podczas BES Emerging Markets. Pamiętamy obniżenie ratingu Polsce w styczeń 2016 i Brexit. Czerwiec 2016. My jesteśmy niżej, czyli jesteśmy bardziej zdołowani jakby relatywnie, tak, statystycznie. Można to wręcz porównywać z wielką BESą 2009 roku, tak? Jesteśmy tak głęboko. Jesteśmy tak głęboko. No tutaj troszeczkę głębiej, ale to na tym ostatnim zjeździe zrobił już indeks. No to naprawdę tutaj pojawia się według mnie okazja kupować tanio w Polsce. Tak bym powiedział. Nawet jak zjedziemy jeszcze na jakiejś panice, nie wiem, podatek bankowy, podatek od nadzwyczajnych dochodów energetycznych, spółek i paliwowych. Pomimo wszystko jestem optymistą, że zjedziemy, im szybciej, tym lepiej. Jeżeli mamy zjechać, to zjedźmy w 3 tygodnie, odbijmy też fałką, tak jak po COVID-zie. Ale nie zdziwiłbym się, gdybyśmy w październiku się spotkali i byli wyżej niż dzisiaj. Może tak. I taki zakład bym proponował z rynkiem właśnie podjąć. Przynajmniej ja taki podejmę. Pierwsza spółka. Ogromne ryzyko, dosyć, tak powiem, na granicy takiej żyłki hazardu troszeczkę, ale skoro jestem optymistą, a żałuję, że nie byłem większym, jeżeli chodzi o zakupy na giełdzie, bo w pre-IPO tak, kupiłem dobrze spółkę jedną podczas tej paniki covidowej, wtedy podpisywano, znaczy wstępne ustalenia, potem podpisywaliśmy umowę inwestycyjną, ale na giełdzie szczerze nie wykorzystałem tej paniki covidowej. Tak? Byłem optymistą, ale zabrakło tych jaj przysłowiowych Kojones, żeby poczynić naprawdę ogromne zakupy do wora. Tak? Coś tam zarobiłem, wiadomo, jak każdy, i to był niezły rok, ale mogło być lepiej. I teraz podobne mam odczucia co do Ukrainy, że będzie dobrze generalnie, tak? Że właśnie też to jest taka, no wiadomo, nie ściema jak z COVID-em, ale że za duży był panika, za duża panika wobec tego, co się tam realnie stało, z całym szacunkiem, oczywiście z hołdem dla poległych. Dzisiaj informacja amerykańskiego wywiadu, że 15 tysięcy rosyjskich żołnierzy, że ogromne też straty Ukraińców, też pewnie około 10 tysięcy, zawsze obrońcy mają mniej strat niż ten agresor, chociaż tutaj też poprzez brutalność sił rosyjskich nie wiadomo, jak to było naprawdę. Ukraińcy nie podają tych, ale dużo też cywili, to też w tysiące pewnie idzie, oraz rannych, więc oczywiście uczcimy minutą ciszy, jak najbardziej. Ale z biznesowego punktu widzenia inwestycyjnego ja powiem tak, że Jankes i Anglosasi generalnie, chodzi mi o inwestorów też z Wall Street i z londyńskiego City, oni podchodzą do tego bez emocji jako konflikt lokalny, tak? I nawet nie mieli w swoich biznesplanach jakiejś wojny z Rosją tutaj na to, prawda? To my tutaj poprzez jakieś uwarunkowania historyczne, nasze obawy, rusofobie w dużej mierze, taki larum tutaj podnosiliśmy i to codziennie było na czołówkach wałkowane. Natomiast w Stanach, w UK już mniej, prawda? Niemcy, Francja, wiadomo, oni w ogóle, można powiedzieć, sprzyjają Rosji, bo muszą biznesowo. Natomiast my troszeczkę tutaj, można powiedzieć, przereagowaliśmy w tym wszystkim. I też uważam, że jakiś rozejm w tej drugiej połowie roku, w której jesteśmy, będzie, a już jestem wręcz przekonany, że wróci handel drogą morską zbóż. Więc tutaj przyjrzyjmy się na początek WIG Ukraina, jak to wygląda.
Widać, że po takim totalnym zdołowaniu pionowym, tak jak powiedzmy po COVID-zie polskie spółki leciały, tak? No to ukraińskie teraz poleciały po wojnie, nie dziwię się. Był rajd ulgi i teraz mieliśmy wtórny dołek. To był wtórny dołek na Ukrainie. I teraz to jest ten moment, kiedy właśnie dużo ludzi odklepało pozycję, tak? Bo próbowało spekulować na ukraińskich, ale zostało rozczarowanych. Tutaj oni wychodzili, mówili, a po co mi to było? Sceptycy mówili, mieli satysfakcję, a nie mówiłem. Znamy te fazy rynku, więc uważam, że to jest legitny rajd tutaj już ukraińskich spółek, tego indeksu, że dążą ku 45 tygodniowej przynajmniej, więc jest duży upside. Będzie taki teraz z prawdziwego zdarzenia, właśnie fajny rajd, może jakaś korekta tutaj i jestem tutaj pozytywnie nastawiony, że te firmy ukraińskie, one dadzą zarobić, tak? Razy kilka, nawet jeżeli będzie rozejm, to naprawdę razy kilka. Tutaj jest potencjał. No ale na trzy typy, na 3 miesiące, to ja uważam, nawet jakbyśmy dojechali tylko do 45, akurat tak do października, czyli do 500, no to bardzo fajny jest tutaj 308 jest teraz. Czyli mamy tutaj do wyjęcia jakieś 62% średnio na indeksie. I ja proponuję najbardziej płynny papier. No ja tutaj jakby nie analizowałem jakoś dogłębnie bardzo, tak, dlaczego to jest kernel. Idę z płynnością. Proponuję na kolejne 3 miesiące bardzo ryzykowny zakład, że handel zbożami ruszy. On już ruszył drogą rzeczną poprzez Dunaj. Transport śródlądowy. Kilkaset okrętów czeka w kolejce, już powoli wpuszczają te statki przez Dunaj. Drogą też lądową, wiadomo, tiry przez Polskę głównie, ale też zakładam, że Rosja jednak odpuści, tak? Swoje cele strategiczne w sumie, jakby tak popatrzeć realnie, to osiągnęła. Krym ma połączenie lądowe, będą dążyli do rozejmu, tak? I powiedzmy sobie szczerze, no wyniszczona Ukraina też gospodarczo głównie, no też nie będzie cisnęła na kontynuację wojny, tak? Nawet jakby mieli jakiś momentum dzięki tym HIMARS i dronom tureckim, nie sądzę, że będą ryzykowali kontynuację walki, jak Rosja będzie chciała już dążyć do rozejmu jakiegoś, przynajmniej zawieszenia broni i rozmów na przykład przy obserwacji Turcji, Stanów Zjednoczonych, UK, Chin może, tak, tak coś w rodzaju takich rozmów pokojowych w stylu Mińsk, które były kiedyś w Mińsku, które wtedy zakończyły się swego rodzaju rozejmem takim kilkuletnim. Także uważam, że to może być taki Mińsk 2, już wiadomo, że nie w Mińsku. Bardziej typuję Ankarę na miejsce negocjacji. I uważam, że gdzieś tam pod koniec wakacji, jesień nastąpią takie rozmowy i pod to gram, pod wyczerpanie obu stron po prostu, że ludzie w końcu te ego trochę odłożą na bok, tak, emocje opadną, no i jednak tutaj zdrowy rozsądek wygra i usiądą do stołu, tak, i ja tutaj nie będę wyrokował, czy to będzie dobrze, czy źle. Pod to gram po prostu, pod to gram jako spekulant, jako inwestor. Kernel, jeżeli by miał tutaj dotrzeć do 42, obecnie jest zamknięcie 26,60. 26,60, czyli tu upside jest jakieś też 57, 50-57% do wyjęcia ewentualnie na kernelu. Więc jest ciekawy temat. Tutaj ciekawy artykuł też na ISBN, właśnie jest opinia, że te spółki mogą mieć fatalny drugi, analityk się wypowiada, ale trzeci, czwarty kwartał już będzie ok generalnie, tak? Tutaj polecam na infostrefie w sekcji kernela jest właśnie taki artykuł, nie chcę przynudzać, ale generalnie jest właśnie taki wniosek. Jakub Szkopek, analityk Erste Securities, wskazał, że w drugim, trzecim kwartale wyniki tych spółek mogą być pod dużą presją, ale mają szansę zacząć się poprawiać pod koniec trzeciego kwartału, a z obecnego kryzysu spółki mogą wyjść silniejsze nawet. To podkreśla, tak? Jest warte podkreślenia. Czyli
Teraz będą gorsze wyniki jeszcze za drugi, za trzeci być może też, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale czwarty kwartał i cały przyszły już mogą być o wiele, wiele lepsze, a wiadomo, że giełda nie gra pod to, co jest teraz, czy co było, bo to jest już w cenach, prawda? Każdy wie, że fatalne będą wyniki, ale gramy pod przyszłość. Te 6 miesięcy do przodu, tak? Pod wyniki przyszłego roku, drugi kwartał gramy teraz już. Pierwszy, drugi, trzeci. Pod to będzie gra i uważam, że da zarobić. Jeżeli chodzi o fundamentalną analizę, zobaczcie, wartość księgowa. Kernel. To są bardzo niskie odczyty. Tutaj praktycznie nie są uwzględnione jeszcze te wyniki najwyraźniej, bo 0,33 jest cena do zysku 1,52. Tylko 1,52, tak? Bardzo niskie wyniki. Zobaczmy to na Stockwatch, jak się prezentuje ten papier. Najprostsze wskaźniki po prostu sprawdźmy dla kernelu teraz. Czy dla kernela, nie wiem jak to powinno się odmieniać. CWK 0,26, kroczące CZ, czyli te, które było za nami już, tak? Trailing, tak zwane po angielsku. 1,07, czyli teoretycznie inwestorowi się już po dobrym jednym roku, wyobraźcie sobie taką sytuację, evenement, tak? Jeżeli mam rację. To przyszły rok, jeżeli zasieją, nie będzie jakiegoś tam, wiadomo, jakiejś klęski, nieurodzaju, czy jakiejś suszy gigantycznej, to jeżeli te wyniki będą tylko normalne, takie jak przez ostatnie 4 kwartały, no to inwestor będzie miał zwrot jakby z zysku netto. Tak można teoretycznie założyć. Coś niesamowitego, ewenement, tak? CWK 0,26, czyli za 26 groszy kupujesz teoretycznie 1 złotówkę majątku kernela. Być może jest to okazja w ogóle w stylu Buffetta. No to jest ta pierwsza propozycja, czyli kernel najbardziej ryzykowna, ja bym powiedział, tak? Tutaj stop loss mentalny trzeba mieć poniżej tego dołka ostatniego, czyli już tutaj mówię poniżej 18, nawet jak się postawi na platformie transakcyjnej, albo mentalnie mieć po prostu. Poniżej 18 wychodzę, bo ten dołek będzie łamany. Dla kogoś o bardziej nerwach takich słabszych, no to gdzieś tutaj poniżej, na dziennym, jak to się kształtuje, zobaczmy. Jak poniżej tych średnich by zjechał gdzieś tutaj 21, powiedzmy, to trzeba się żegnać z papierem, nie? Także dosyć logiczny stop loss poniżej średnich, poniżej tej jeszcze, bo 45 ładnie przebita, 15 idzie w górę. Jakby teraz rozczarowanie było takie nieprzyjemne, to ja bym tutaj się żegnał, faktycznie bym nie czekał już może na te najniższe poziomy. Ale to tylko moje zdanie, tak? Bardzo ładnie wyszedł w ogóle kernel, klasycznie, ponad 45, retest, odbicie i powinniśmy iść w górę. Kolejna spółka, no to kontynuuję tutaj przygodę z nią, to jest PGE. Polska Grupa Energetyczna bardzo ładnie się zachowała, nie zawiodła mnie, była podmiotem defensywnym na tygodniowym, zobaczmy jak to wygląda. No zobaczmy, że właściwie dołek energetyka zrobiła podczas paniki tej inwazyjnej i potem tylko w górę, prawda? No bo jest ten popyt na prąd, na energię, więc to jest sektor wybrany. On jako jedyny w ogóle wzrósł w tym roku, wyobraźcie sobie. Pokażę wam WIG Energia. 25% zysku w tym roku od początku. Czyli stawiamy po prostu na zwycięzcę. Trend is your friend, tak? To jest moje ulubione podejście. Po prostu dołączasz się do zwycięskiego sektora, tak jak kiedyś gaming był, prawda? Producenci gier. To kojarzycie, że często typowałem przez wiele lat. No bo byli takim pewniakiem, taki easy bet, że jak wytypujesz tam CD Projekt, Playway, 11bit, Bluebear powiedzmy potem, no to ci daje zarobić, tak? Masz dobry performance, bijesz innych inwestorów i tak dalej. No teraz właściwie wszystkie są na minusie te sektory. Można tam coś było na surowcowych ugrać, ale najbardziej taka przewidywalna, konsekwentna, no to energetyka. Zobaczcie, od tego dołka
No idzie w górę. No, jeżeli ktoś by łapał, nawet nie na tej idealnej, bo nikt takiego noża nie złapie, ale niech złapie tutaj po 2130, tak? A teraz jest 2,5. No to w tym roku 2130, no to nie, no coś nie tak. No po 2,100 powiedzmy, a jest 2,650, przepraszam, 2,650 podzielić na 2,100, 26%, 26,2, prawda? No to jest piękny rajd, on w ogóle ignoruje te załamanie majowe, ignoruje ostatnią korektę, zobaczcie, prowadzony 15 tygodniową i tu się wręcz czai do wybicia bardzo mocnego, ja mam nadzieję, tak, stawiając na ten sektor, na PGE. Tutaj ta linia trendu powinna być złamana i energetyka jestem, według mnie dalej będzie tym sektorem wybranym, liderem hossy. Dlatego stawiam na PGE właśnie. No tutaj można sobie sprawdzić też PGE, ostatnie komunikaty. Przede wszystkim tutaj prezes nie zgadza się z tym, że PGE może ten podatek jakiś zapłacić, bo nie ma nadzwyczajnych zysków. To nie jest jakieś nadzwyczajne, wszystko rynkowe. Ceny po prostu idą, energii w górę, ale też z kolei węgiel poszedł w górę, więc no. Ja uważam, że jednak to była ściema w wykonaniu Morawieckiego. Wiadomo, duże ryzykuję, tutaj dużo ryzykuję, nastawiam się na śmiech, ale uważam, że to było takie pod publikę trochę zagranie, żeby dowalić, tak, tym spółkom energetycznym, ale publicznie, na zasadzie takiej, żeby się przypodobać wyborcom i społeczeństwu, że okej, okay, podniosą wam ceny, szczególnie biznesmenom, tym zarabiającym dużo firmom, tym eksporterom dowali właśnie podwyżki PGE, Tauron, Enea. I tutaj, że premier będzie narzucał podatek, ale on tego nie zrobi. To tam to nawet jakby mieli coś uchwalić, to tam wejdzie od przyszłego roku dopiero, a do tego czasu to piękne wyniki pokaże PGE, jakieś konsultacje społeczne i tak dalej, to może nie wejść. Także tutaj nie będzie chyba determinacji już, żeby tak dołować te podmioty. Tak mi się wydaje. To jest ten artykuł. No spójrzmy też na podstawowe wskaźniki PGE. Na Stockwatch tutaj popatrzmy. Tylko proste, żeby, bo tutaj nie ma co filozofii robić. CZ 4,64, CWK 0,39, czyli też dyskusyjnie, teoretycznie za 40 groszy kupujesz złotówkę majątku PGE. CZ 4,64, też spółka w stylu Buffetta być może. Jak zacznie płacić dywidendy, bo tutaj była przerwa w płatnościach, to pokażę tutaj też, że 2015 to był ten ostatni rok, za który wypłacili, ale tam coś sypali kiedyś, więc jak sytuacja się poprawi, to powinni wypłacić. Może nawet za ten rok jednak Morawiecki zostanie przekonany przez inwestorów zagranicznych, żeby jednak wypłacić dywidendę zamiast opodatkowywać. Skarb Państwa ma duży udział, więc też zarobi na tym, będzie miał przychód. Także stawiam na PGE. Jeszcze rzućmy okiem na te PGE, żeby zobaczyć właśnie, że też analogicznie będzie się zbierał, mam nadzieję, do ataku na tą linię oporu. O, raz dotknął, cofnął się, ale nie jest źle, bo 15 broni, tak? No i ostatni podmiot, który kiedyś był w trzech typach w ogóle, powraca, to jest XTB. I tutaj chcę zarobić na Forexie. Najlepszy pomysł na Forexie, na spekulacji w ogóle, na kontraktach, na lewarze, no to jest kupno akcji XTB, bo wielu jest fanów XTB, wielu spekulantów teraz popularyzuje właśnie ten sposób spekulowania, czy nie chcę powiedzieć inwestowania, bo to nie jest inwestowanie, to jest spekulowanie, to jest taka, można powiedzieć, można być zawodowym hazardzistą, tak, i nawet pobijać kasyna, i takim ludziom się dziękuję, przecież w kasynach są tacy geniusze i tak samo na rynku, tak, tylko że to są jednostki, pamiętajcie. Natomiast publika chce, jest na to popyt,
Jest gigantyczny popyt na całym świecie na takie bawienie się, taka fajniejsza bukmacherka, tak? Bo jest lewar, możemy się poczuć milionerem, tak? Na wielokrotnym tam lewarze razy 100, powiedzmy, czy CFD, to już w ogóle jest wałek, ale ludzie to lubią, czy na krypto tam spekulują. No i ja na to stawiam, że tak będzie dalej, prawda? Że będziemy kontynuować to wspinaczkę na ścianie strachu. Jakichś tam kokosów nie chcę zarobić, ale ponad all time high powinni pojechać. No i tutaj słuchajcie, Trigon dał rekomendację i dokopał się do wyników plus 500 za drugi kwartał, gdzie w drugim kwartale to jest przychód 240 milionów dolarów wobec rok wcześniej 143, 68% różnicy. EBITDA, czyli taki zysk operacyjny przed opodatkowaniem, przed amortyzacją, 143,7 miliona versus 66 milionów, 118%. No i marża EBITDA 60% versus 46, czyli same plusy. I tu argumentują, no tu jest 24,40 REKO. W sumie niewielki upside teraz, no bo po ile? 22,06, czyli to co Trigon powiedział, 24,40 do obecnej ceny 22,06, no wciąż jest 10%, ale ja bym nie był taki ostrożny, bo jak się już rozpędzi, rozhula ten XTB, no to taka nadzieja na kolejną hossę, taką jak przy COVID-zie będzie, tak? Że to jest kolejna taka fala. Po takiej konsolidacji, jeżeli wyszliby górą, no to jest petarda, tak? To właśnie drugie tyle może kurs nawet wzrosnąć jak po COVID-zie. Zobaczmy, czy jest uzasadnienie na wskaźnikach takich najprostszych, czy XTB nie jest już drogi, bo on tutaj nie ma jakichś tam one-offów raczej. Jest to, no cały czas grzeją te wyniki. XTB, szczegółowe informacje do spółki. CZ 6,45, czy się nie pomyliłem, na pewno jest. XTB, tak, no to jest 6,45 CZ, CWK 2,21. No piękna sprawa, to się stani, cały czas jest tania spółka. Więc bym powiedział, że tutaj i technika, i fundamenty, dobry marketing też, jestem też fanem takich spółek, które odważnie inwestują dużo w marketing. Nie patyczkują się tylko celebrytę konkretnego, tam ostatnio zawodniczka MMA, Joanna Jędrzejczak, czy Jędrzejczak, zawsze nie wiem jak ona się nazywa, nie pamiętam, pewnie przekręciłem jej nazwisko, za co przepraszam, ale pamiętamy, wcześniej znany aktor, a jeszcze wcześniej Lewis Hamilton, także no jeszcze niewykluczone, czy lewy może nie będzie, tak? No zobaczymy, bo Jose Mourinho, słynny trener. Także no, tak to wygląda. Takie mam pomysły na tę serię, czyli Kernel, PGE i XTB. Ciekaw jestem waszej opinii, czy się zgadzacie, czy może macie jakieś pytania, więc z przyjemnością teraz odpowiem. Q&A rozpocznijmy. Z chęcią odpowiem na wasze pytanie. Mariusz pyta, jutro w Stambule, czy pisze bardziej, jutro w Stambule ma dojść do podpisania umowy na dostawę ukraińskiego zboża. Porozumienie ma zostać podpisane w towarzystwie delegacji Ukrainy, Rosji, prezydenta Turcji i sekretarza generalnego ONZ, podaje agencja Andolu. No to by właśnie się wpisywało w ten mój scenariusz optymistyczny. Może być euforia, wiadomo, po euforii na przykład jakby one wzrosły teraz po kilkanaście procent, proszę się nie podpalać, bo zazwyczaj potem jest korekta, tak? Bo to już może być wtedy już w cenach i dopiero po takiej korekcie, jakkolwiek ona by nie wyglądała, można wtedy się mocniej zapakować. Także też przestrzegam przed hurra optymizmem. Pytanie Chris, czemu Kernel, a nie na Astarta? Obroty. Kernel w ogóle był kiedyś w WIG20, to jest spółka znana zarządzającym funduszami, pokrycie ma dosyć spore.
Ale Astarte jak najbardziej, no jak ktoś ma mniejszy kapitał, to i taką cierpliwość, i nie boi się tego, że na przykład będzie minus 20 nagle i nie będzie za bardzo ofert kupna i będzie obgryzał palce, tylko animator tam będzie mógł, nie wiem, za piątkę odebrać, no to okej, okay, tak, to może się pokusić o to. Ale kernel jednak tam się charakteryzuje większą płynnością. Paweł Ratajski pyta się, Lotos złożył wniosek o wycofanie akcji z giełdy. Nie wiedziałem nawet o tym, natomiast no, po przejęciu przez PKN. Jakiego następcę WIG20 typujesz? No ja bym bardzo chciał, żeby to był Playway, żeby to była spółka kolejna gamedevowa obok CD Projektu czy CD Projektu. Myślę, żebym typował Playway. Pewnie go nie wpuszczam, bo za mały free float, jak zwykle, klasyka gatunku, jakieś wymówki. No. Wiecie, w Ameryce dawno by była hossa wszechczasów, w Polsce, bo Jankes, który kieruje giełdą, bardzo umiejętnie robi roszady, bardzo szybko, tak? Jakby widział na przykład, że kiepska energetyka rokuje tam powiedzmy 10 lat temu, to by wywalił energetykę, banki by wywalił, by gaming włożył, tak? I to CD Projekt nie po 400, tam nie wiem kiedy, no może nie 400, 200 chyba wchodził, tylko by go włożył już jak 20 parę by kosztował, rozumiecie? Jakby takie poczucie rynkowe mają lepsze, no. W Polsce jednak, no z całym szacunkiem, ale ten zarząd nie dokonuje szybko zmian, on się tłumaczy, że jednak algorytm to te decyzje podejmuje. Natomiast w tej chwili zobaczcie, bardzo zdołowany akurat game dev, a ma perspektywy, silny dolar, Playway, jak najbardziej, Playway, 11bit, wpuścić to. Nawet ten Square Game zaryzykować, no jest zdołowany teraz, no nie na hajpie, nie jak jest już napompowana jakaś branża, tylko teraz właśnie trzeba przy rozsądnych wycenach wpuszczać. IT, live chat, dlaczego nie? Coś, co jest sexy dla zagranicznych też, żeby oni tutaj poczuli, że można zarobić, no, a nie ciągle te molochy państwowe. Także tak bym to widział. Michał tutaj komentuje, że ciekawe typy, no dzięki. Sytuacja faktycznie trochę podobna do dołka przy COVID-19, kiedy potem urosły wszystkie covidówki. No ja tak po cichu liczę, że ukraińskie to są odpowiedniki właśnie covidówek, czyli tych Mercatorów, Biomedu, że jak fajnie trafimy, to może być razy kilka, nawet kilkanaście może przy dobrych wiatrach. Bo jednak no, to jest nieuniknione, że będzie ogromny popyt na żywność. No, te ceny, one teraz się obniżyły, ale w kolejnych latach cały czas problem może być właśnie z wyżywieniem trzeciego świata przede wszystkim. Chris pyta tutaj o biotechy. Odsyłam do aktualizacji codziennej czy na forum nasze, bo to jest spotkanie dla subskrybentów, przypominam. Andrzej Mazanek się pyta, jak sądzisz, kiedy ruszy gaming w roku 2023 czy wcześniej? No ja myślę, że już ruszył. Ja myślę, że to odbicie jest legitne. No przy takim dolarze, 4,80, najlepszym w historii, przy ciekawych premierach niektórych podmiotów, jak 11bit, Creepy Jar, CD Projekt, to też bym nie przekreślał. Ja uważam, że już dołek był na game devie. To tak też odważna teza, ale tak właśnie mi się to spina z kontrariańskim podejściem, gdzie jest skrajny pesymizm. Naprawdę już no, ludzie się totalnie odwrócili od game devu w 99%. Właściwie tylko społeczność long term jeszcze zna się na tym, prawda, i z racji tego, że została wyedukowana, że zarobiła wielu ludzi zarobiło dzięki long term, tak, czy znajomościom w naszej społeczności, wyspecjalizowało się w game devie, no, chociażby Johnny Cash słynny, najlepszy inwestor game devowy na forum, najlepszy ekspert, wielu innych, jest wielu piszących, szczególnie w wątku Creepy Jar, Andrew, na przykład ekspertów, więc no, ci się nie poddają, są weteranami tej branży, ja również. I ja uważam, że to jest okazja. Ja uważam, że okazja, bo branża się rozwija. Z branżą nie jest nic, nie ma żadnych zagrożeń dla branży. Tak? Przychody są coraz większe, coraz więcej graczy jest rok w rok na Steamie, więc to bym się nie obawiał.
jakościowe podmioty sobie poradzą. Bardziej bym się bał o mobilki, bo tam jest ogromna konkurencja, zalew jest konkurencyjnych podmiotów, miliony gier, plus gorzej są zagrożenia, jeżeli chodzi o user acquisition, czyli o pozyskiwanie graczy. No, ta reklama jest droższa, są problemy na iOS, na Apple. Apple ograniczenia wprowadził i jest drożej, więc Android jest zapchany przez to. No i wiadomo, wyższe koszty marketingu, więc mniejsza rentowność, mniejsze zyski. Także mobilek bym unikał raczej. Tak bym to widział. Trochę optymistycznie, bo tutaj wielokrotnie się wypowiadałem, że liczę na odbicie i giełdy, i tych sektorów takich fajnych dla inwestorów, czyli gaming. Biotech też uważam, że odbije w końcu. Tutaj Ryszard też pyta o jedną ze spółek z Top 15. No to również proszę o kontakt, nawet na maila proszę o pytania. Albert, @longterm.pl, czy na forum nawet zagaić do mnie, po prostu zapytać. To jest mój mail, albert@longterm.pl. Po prostu to wideo będzie upublicznione później, za tydzień w czwartek, więc nie chcę się wypowiadać o spółkach z rankingu Top 15 Poland, publicznie po prostu. Mam nadzieję, że to uszanujesz. Zachęcam do dyskusji mailowej. Staram się odpowiadać na wszystkie maile, czasami z opóźnieniem, wiadomo. Ale akurat teraz w okresie letnim jest dosyć mało zapytań, więc pewnie dosyć szybko można uzyskać odpowiedź, jeżeli ktoś by miał jakieś pytanie do mnie. I również kieruję to do widzów spoza naszej społeczności. Śmiało piszcie na maila właśnie albert@longterm.pl. Mam nadzieję, że kiedyś przystąpicie też do naszego grona, do naszej społeczności. Mnóstwo bardzo ciekawego, merytorycznego materiału na forum szczególnie. No, mnóstwo ludzi pisze, ja już nie mówię o naszych analitykach nawet właśnie, fundamentalnych, technicznych, ale też społeczność, ci liderzy właśnie, jak wspomniany Johnny Cash, Ostry, Andrew, Shake, Aladdin to też z naszej ekipy, ale Kuzi, Paweł Kuzi Kuźma również od nas, Adrian, wiadomo, Łukasz Popławski, Bobson, Sztygar, Cashflow Investor. To jest mnóstwo mega merytorycznego materiału dostarczanego każdego dnia. Carlos Roca, uwielbiany przez swoich fanów, jego typy dały mega zarobić w ostatnich latach. Teraz ma trochę gorszy okres, tak bym porównał też do siebie samego, gdzie zarobiłem krocie na gamingu, na CD Projekcie 11bit. No a te ostatnie dwa lata są gorsze, tak? Szczególnie no 2021 i ten, prawda? Znaczy no, półtora roku ostatnio jest gorsze, tak? Ale kolejne lata są nasze już. I pod to gram, prawda? Ten rok jest akumulacji i od 2023 już liczę na bardzo dobry performance i też co będzie się wpisywało w kolejną hossę cykliczną 2023-2027. I tym optymistycznym akcentem chciałbym podziękować za dzisiejsze spotkanie. Widzę, że nie ma więcej pytań. Jakby ktoś miał jakiekolwiek, przyszłyby do głowy, to proszę na maila pisać czy na forum naszym. Z inwestorskim pozdrowieniem, Albert Longterm Rokicki. Życzę dużych zysków w kolejnych miesiącach.